Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Czy już mnie widać? Chyba film było widać, bo widziałem, że komentarze powitania się sypały. Witam wszystkich po kolei. Martyna, Jadzia, Mira, Mariusz, Elżbieta, Agnieszka, Marta, Dominika, Jadwiga, Renata, Marta, Jola i Ola i wszystkich pozostałych, którzy są tutaj z nami. Dzisiaj mam bardzo ciekawy temat, no i też wyjątkowy jak na ten projekt, chociaż pewnie Was już nic nie zaskoczy, ale dzisiaj będziemy się uczyć duchowości od koni. Być może wydawałoby się na pierwszy rzut oka dziwne, natomiast konie są specyficznymi istotami. To są na zasadzie, jak mówi Dominika, takimi naszymi lustrami, lustrami naszych emocji. Mówi się, że w zasadzie cały świat jest naszym lustrem. Ale konie są wyjątkowo wrażliwym, takim lustrem odzwierciedlającym nasze wewnętrzne życie. Aby do tego dojść, w zasadzie Dominika pracowała z końmi już ponad chyba 20 lat nawet, a do tego rodzaju pracy doszła całkiem niedawno i o tym nam dzisiaj właśnie powie. Ja jeszcze powiem kilka słów o projekcie, bo przypuszczam że pojawiły tutaj się także osoby, które jeszcze nie były na żadnym webinarze. Tak więc tutaj poruszamy tematy nie tylko duchowości, ale także innych aspektów tak zwanego holistycznego stylu życia, zarówno od strony właśnie duchowej, jak i także emocjonalnej, od strony fizycznej, czyli ruchu i odżywiania, relacji oraz także kwestiach finansowych, czyli jakby te wszystkie elementy scalają taką całość szczęścia, holistycznego podejścia takiego do zdrowia holistycznego, gdyż zaniedbując jedną z tych dziedzin, to może wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne, jeżeli będziemy, no to możecie sobie kilka przykładów zrobić, jeżeli jedną z tych dziedzin odpuścimy całkowicie, no to prędzej czy później to się odbije na naszym zdrowiu. No i ten projekt wygląda w ten sposób, że on się głównie opiera na takich webinarach jak ten, czyli na bezpłatnych spotkaniach w większości, na których zapraszam za każdym razem, staram się zaprosić innego eksperta. Dzisiaj jest akurat Dominika Radwańska, która była już u nas raz na webinarze, tutaj widzicie, dotyczącym budowania świadomości poprzez uważne jedzenie i świadomość poprzez jedzenie to także blok Dominiki, ale Dominika także jest przede wszystkim koniarzem, czyli pracuje z końmi już od, nie chcę skłamać, ale na pewno kilkanaście, jeśli nie ponad 20 lat i te konie są jakby istotnym elementem w jej życiu. Jak widzicie, także zapraszam innych gości, poruszamy właśnie różne podejście do zdrowia, do pracy z ciałem, pracy z chorobami, do diagnozy chorób pod kątem chociażby totalnej biologii, czy też pracy nad swoimi emocjami, nad swoimi motywacjami, nad swoją świadomością. Oczywiście dostęp do archiwalnych webinarów jest dla Was możliwy. Wystarczy wejść na stronę Mind Body Spirit do zakładki Archiwum Webinarów i tam są takie właśnie ikony, wystarczy ją kliknąć i przeniesie Was na skrót z YouTube'a, na YouTubie z tego webinaru i tam też jest link do całego filmu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, tych webinarów już było 20 chyba, no między 20 a 30, więc jest co oglądać. Oprócz webinarów mam także podcast, czyli tak zwane audycje, wywiady z gośćmi, którzy się tutaj najczęściej pojawiają. W większości tych wywiadów to są właśnie goście webinarowi. Podcasty można sobie oczywiście odsłuchać także wchodząc na stronę Mind Body Spirit albo znaleźć podcast o nazwie Rozmowy o zdrowiu na iTunesie bądź też na platformie SoundCloud. Może mi się uda wrzucić link, to wrzucę. Z Dominiką też był taki wywiad, ale nie przy okazji tego webinaru, tylko przy okazji poprzedniego, więc tutaj znajdę. To widzicie, to jest numer czwarty. Czwarta rozmowa była właśnie z Dominiką, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to
Zapraszam do odsłuchania. Tak, to już o tym powiedziałem, więc to myślę tyle tytułem wstępu. Dzisiejszy webinar jest także oczywiście nagrywany, ale warto zostać do końca, ponieważ po prezentacji Dominiki i po sesji pytań będzie konkurs. W zasadzie konkurs niespodzianka, bo jeszcze do wczoraj nie było przewidzianych żadnych nagród, a dzisiaj w zasadzie godzinę temu pojawiła się opcja z książką, o której wspominałem w newsletterze, czyli Duchowe życie zwierząt. Ale to jest w formie audiobooka, więc dla tych, którzy wolą odsłuchać sobie, czy też w samochodzie, czy po drodze gdzieś, no to jest bardzo ciekawa opcja. Ja osobiście tę książkę mam w wersji, jak widzicie, papierowej. Też warto, jest też także wersja ilustrowana. Książka mówi właśnie o tym, jak nie tylko konie, ale różne zwierzęta zachowują się emocjonalnie, duchowo, jak że to nie są tylko po prostu w cudzysłowie zwierzęta, tylko także przeżywają emocje, nie wiem, zazdrości, strachu, wstydu, gniewu, miłości, więc w zależności od, są tutaj w tej książce konkretne przypadki, jak to wygląda w naturze, a książkę napisał leśnik, który ma kontakt właśnie bardzo dobry ze zwierzętami, Peter Holben, jak dobrze czytam, i napisał on także ciekawą książkę Wewnętrzne życie roślin. Jak dobrze pamiętam tytuł, też książka według mnie jeszcze bardziej zaskakująca niż Duchowe życie zwierząt, także też serdecznie Sekretne życie drzew. Dokładnie, Dominika. Akurat mam audiobooka i książkę, a o tytuł jakoś nie pamiętałem. Dokładnie, Sekretne życie drzew, tak jak przypomina Beata i Dominika. No i oprócz tych nagród mamy też nagrodę główną. To będą warsztaty takie na żywo, które prowadzi właśnie Dominika na swoim ranczu pod Warszawą. 16 i 17 września będzie możliwość wygrania takiego biletu. Z tego co wiem, to jest wartość 550 zł. Więc naprawdę wartościowa nagroda dla tych, którzy będą zainteresowani. To będzie konkurs taki, który się wydłuży do końca, do wtorku będziemy go rozstrzygali, więc to też jest ciekawa opcja dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę z końmi. O warsztacie powie jeszcze Dominika na webinarze. Ja chcę się tutaj popełnić jakieś gafy, więc zostawię jej głos. O, Marta pisze, że cudowne warsztaty, o, czyli już się takie warsztaty najwyraźniej nie odbyły. No na pewno duchowość i konie to są jakby punkty, w których Dominika czuje się najlepiej, więc takie połączenie jest według mnie tutaj w przypadku Dominiki idealne. Super. Także na tym zakończymy spotkanie. Sam wykład potrwa myślę około godziny, godziny 15, sesja pytań i całość powinna się w 2 godzinach zmieścić. Mamy godzinę 20:15, więc no, do 22:10 powinniśmy się tutaj wyrobić. Bez jakichś tutaj, bez ciśnienia oczywiście, ale postaram się jednak też Wam tego wieczoru nie przedłużać. Dobrze, Dominiko, jesteś super, widzę Ciebie, pewnie zaraz usłyszę. Ja już się wyłączam i zobaczymy się na sesji pytań. Cześć Paweł. Na drugim webinarze dla Mindful Spirit. Czy mnie słychać? Ja Ciebie słyszę, jeszcze proszę o potwierdzenie na czacie. Okej. Super. Jest ok. Czy słychać mnie dobrze? Czy jest głośność jest okej? No jest różnica między mną pewnie, bo mamy różne mikrofony, ale po prostu dostosujcie sobie głośność swoich głośników do głosu i mikrofonu Dominiki. Ja już się wyłączam. Jeszcze raz chciałabym wszystkich bardzo serdecznie przywitać w tym temacie. Ten temat jest dla mnie bardzo szczególny, ponieważ, tak jak wspomniał Paweł, ja z końmi miałam do czynienia w zasadzie od dziecka.
Zaczęłam jeździć konno już tak regularnie w szkółce jeździeckiej w wieku 10 lat. Zaczęłam jeździć na obozy konne. W zasadzie całe wakacje, co roku, rok w rok spędzałam na obozach, przy koniach. No i gdzieś wydawało mi się, że konie znam bardzo dobrze, że wiele rzeczy podpatrzyłam, że wiele takiej wiedzy praktycznej o koniach nabyłam, że mam ogrom doświadczeń. No i w zasadzie gdzieś tak przygotowana stałam się właścicielką własnych dwóch koni. Miałam wtedy około 20 lat. No właśnie, i tutaj zaczęła się cała zabawa, dlatego że kiedy sprowadziłam konie właśnie z miejsca, gdzie je kupiłam, do swojego miasta, znalazłam stajnię. Wydawało mi się wtedy, że no jest fantastyczna, no bo stajnia piękna, murowana, duże boksy i tak dalej. Konie sobie tam na 3 godziny dziennie wychodziły na padoki. Jakieś jeszcze selekcje były koni, tutaj bałachy, tu osobno klacze. No i wydawało mi się, że, no, że wszystko jest tak, jak ma być. Natomiast konie bardzo szybko pokazały mi, że, no, że coś jest nie tak. Zupełnie zmieniły się gdzieś w stosunku do mnie. Taka klacz, którą w zasadzie znałam od jej urodzenia, nagle zaczęła być koniem agresywnym, zaczęła próbować się gdzieś odwrócić, gdzieś mnie skopać. Ja wtedy zaczęłam szukać i to były jeszcze takie czasy, że nie było, przynajmniej u mnie internet nie był jakiś bardzo popularny, nie potrafiłam może też poruszać się w sieci. No, w każdym razie jakimś tak zwanym przypadkiem pewnego dnia trafiłam na osobę, która pokazała mi nowe oblicze koni w postaci podejścia, które się nazywa Natural Horsemanship. To było ponad 10 lat temu i to były początki tego podejścia w Polsce. I powiem szczerze, że no, czasy były takie, że osoby, które właśnie takim podejściem się zajmowały, były najczęściej wyśmiewane, gdzieś było to no takie w dużej mniejszości, była to taka opozycja do tak zwanej klasyki. I to było te ponad 10 lat temu. Natomiast ja poszłam tą drogą. Ta droga była, uwzględniała psychologię koni, uwzględniała hierarchię potrzeb koni, uwzględniała język koni. Już tutaj człowiek nie był tym jedynym wszystko wiedzącym w tej relacji z koniem, tylko no, gdzieś tam było to zwrócenie uwagi również na konia. No, ja sobie w tym byłam przez kolejne tam ileś lat, ale w pewnym momencie ja zaczęłam sama się transformować, też w innych obszarach życia, również poprzez jedzenie. Gdzieś tutaj był dosyć taki intensywny rozwój duchowy, skoki świadomości, można powiedzieć. I w pewnym momencie, kiedy ja zdobyłam takie zaufanie do siebie samej, że nie miałam już oporu przed tym, żeby słuchać swojego serca w pierwszej kolejności, zanim posłucham jakiegokolwiek eksperta, to nagle zaczęło do mnie docierać właśnie takimi bardzo różnymi drogami i w różnych formach, że, no, że jednak to nie do końca, mimo że to natural horsemanship jest takie no, ukierunkowane na konia i na dobro konia, że nie do końca jest to dla mnie, dla mojego serca tak naprawdę okej. Okay. I mniej więcej 2 lata temu, ponad 2 lata temu, w zasadzie zsiadłam z konia. To nastąpiło w taki bardzo łagodny sposób. No, gdzieś trochę okoliczności różne mi pomogły. Też nie miałam już takiej presji, żeby jeździć konno. Troszeczkę też wypadłam z towarzystwa jeździeckiego. Już gdzieś tutaj więcej czasu spędzałam
sama z koni u siebie na wsi. I w zasadzie nagle najpierw poczułam, że no nie do końca ta jazda konna jest dla mnie wewnętrznie okej, okay, a w pewnym momencie już jakby dokładnie wiedziałam, o co chodzi i dlaczego ja tak naprawdę zsiadłam z konia. Gdzieś najpierw poszłam za sercem, a później pojawiła się jakaś refleksja i jakieś takie może bardziej wytłumaczenie umysłowe na to, co tutaj się zadziało. No ja dodam, że cały czas jestem w takim dosyć intensywnym rozwoju własnym. Aktualnie najbardziej rozwijam sama siebie poprzez właśnie prowadzenie warsztatów czy prowadzenie sesji dla innych ludzi, czy też prowadzenie webinarów. To jest to, gdzie w zasadzie ten mój wewnętrzny ekspert najczęściej zabiera głos i to jest często głos, który dla mnie jest bardzo wartościowy. No i o tym mniej więcej chciałabym tutaj dzisiaj powiedzieć. Także w zasadzie dzisiejszy wykład będzie miał dwie części. W pierwszej części opowiem troszeczkę o tym podejściu, które jest, no, które gdzieś tam było i które jest takim najbardziej znanym podejściem do koni, przynajmniej w Polsce, na ten moment, na dzisiaj, a później pokażę, do czego ja doszłam i co tak naprawdę konie mają nam do zaoferowania. Okej. Na początek chciałabym zaproponować taką bardzo krótką ankietę z dwoma pytaniami. Czy jesteś koniarzem? Chciałabym się zorientować, ile osób ma do czynienia z końmi na co dzień. Tutaj nie chodzi o taką jazdę konną gdzieś tam raz w życiu, tylko że gdzieś tam ma do czynienia z końmi, zna się na koniach, jeździ konno, ma jakąś wiedzę na ten temat. Ankieta, czy widać ankietę po lewej, nie po lewej, chyba na środku ekranu. Ja mam tutaj u siebie po lewej. Jeżeli widać, to bardzo proszę, żeby po prostu zaznaczyć tak albo nie. Tak orientacyjnie chciałabym wiedzieć, ile tutaj mamy koniarza, ile osób jednak pojawiło się, no, tak zupełnie otwartych na ten temat, świeży temat. Jeśli mogę Cię, Paweł, prosić, jak już będą jakieś wyniki, to żebyś to tutaj podsumował. Super. No, w zasadzie nie jest tak źle. To znaczy, mamy, prawie jest równo. 25% ma do czynienia z końmi i 40% nie. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie mamy i takie osoby tutaj na webinarze. Dobra. Chciałam jeszcze, może powiem dwa słowa o takiej misji, którą poczułam w związku z tym tematem. Dlaczego wychodzę z tym tematem również do osób, które nie są związane z końmi? Dlatego, że staram się promować nową wiedzę, czy nowe podejście, czy nową świadomość w tym temacie ogólnie w każdym środowisku i wśród wszystkich osób, ponieważ prędzej czy później każdy, kto staje się koniarzem, czyli ma do czynienia z końmi, jest w tej fazie wyboru, w jaki sposób podejść do tematu. Zazwyczaj no, idzie gdzieś do jakiejś stajni, czy na jakąś lekcję, czy czyta jakąś książkę. I bardzo często już tutaj, już na samym starcie jest wciągnięty w pewien nurt, który nie do końca jest takim nurtem z sercem i nie do końca, to znaczy powiem szczerze, że może być bardzo krzywdzący dla koni jako istot. I no i właśnie, chciałabym, żeby takie tego typu materiały były również szeroko dostępne osobom, które niekoniecznie już teraz wiedzą, że chciałyby zacząć jakąś przygodę swoją z koniem. Jeszcze pytanie kontrolne. Czy widać następny slajd?
Okej, czyli wszystko gra. Dobrze, to może takie zastanówmy się, co my tak naprawdę wiemy o koniach. Dlatego, że każdy jakąś wiedzę ma na ten temat, mniejszą lub większą. Te osoby, które nie miały do czynienia z końmi, prawdopodobnie mają taką bardzo ramową wiedzę, która no, jest w dużej mierze oparta na stereotypach. Typu, no, że do konia nie można podchodzić od tyłu, bo konie kopią, albo że konie są duże i nieprzewidywalne i mogą, no, z racji tego, że są duże, to mogą zrobić krzywdę, albo że konie jedzą owiec, konie mieszkają w stajni. No, gdzieś tam tych stereotypów jest dosyć dużo. Jeżeli się zastanowimy, to na pewno każdy jakąś swoją wiedzę taką szerszą o koniach ma. Na pewno jest to szersza wiedza niż na przykład o słoniach albo jakichś bardziej innych egzotycznych zwierzętach. Konie narodziły się z mgły. Pięknie. Praktyka jeździecka. To jest też to, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli jeżeli zaczynamy poznawać konie od tej strony właśnie takiej jazdy konnej, szkółkowej i tak dalej, no to już też mamy jakąś wiedzę, która jest przekazana jakby w praktyce. Czyli jesteśmy obserwatorami tego, jak inne osoby, może dużo bardziej doświadczone, jakie mają relacje z końmi, jak traktują konie, co mówią o koniach, przed czym nas przestrzegają, co nam o tych koniach opowiadają. I tutaj gdzieś tam też rodzi się jakby kolejna taka gałąź wiedzy o koniach, która tak naprawdę jest wiedzą bardzo subiektywną, przekazywaną po prostu przez tą osobę, która ją przekazuje. Czy gdzieś tam poprzez obserwację pewnych praktyk wokół koni, które są też bardzo subiektywne i bardzo swoiste. W zasadzie, jeżeli są tutaj koniarze, to prawdopodobnie wiecie, że ile stajni, ile właścicieli stajni, tyle podejść, tyle praktyk, tyle przekonań, tyle nawyków. Czasem one są bardzo sprzeczne, więc tutaj też wszystko zależy od tego, gdzie trafimy. Ale zawsze to jest takie bardzo, bardzo swoiste. Jeżeli chodzi o taką wiedzę, która jest powszechna, która na przykład jest zawarta w podręcznikach takich uznanych przez kierunki, które zajmują się końmi, czy uczą do tego, w jaki sposób zajmować się końmi. Mam na myśli tutaj również taką wiedzę akademicką dotyczącą no właśnie wiedzy o koniach, którą na przykład trzeba przyswoić, żeby zdać na odznakę jeździecką, czyli jakby takie pewne levele wtajemniczenia wiedzy o koniach. To najczęściej jest ona oparta na tradycjach ułańskich, na takich, to jest wiedza, która pochodzi z czasów, w których konie były wykorzystywane, czy na wojnie, czy do jakichś dalekich podróży. Generalnie wiele jakby tutaj praktyk, które są stosowane i o których się mówi i których się uczy, miały rację bytu w momencie, kiedy wsiadało się na konia rano, przemierzało ileś kilometrów, odstawiało konia, brało kolejnego i tak dalej. Kiedy ten koń miał być bardzo praktyczny. Podkowy to też jest taki element, który też pochodzi, no właśnie, z tych czasów czy z tych praktyk, w których konie miały iść zawsze pewnie po każdym podłożu, miały się nie zastanawiać, miały być skuteczne, bo często od tego zależało życie jeźdźca. Także to wszystko to są rzeczy, które na pewien moment, jakiś tam oddalony wstecz w czasie, były jak najbardziej uzasadnione i jak najbardziej użyteczne. Natomiast dzisiaj, przy takich warunkach, jakie możemy stworzyć koniom, albo nawet przy takich warunkach, w jakich wiele koni żyje w stajniach pensjonatowych, one nie mają żadnej racji bytu. I tutaj z takich ciekawostek powiem no, o tym, że jest takie głębokie przekonanie, że do konia zawsze powinno się podchodzić z lewej strony. Zresztą ja sama
Mam bardzo wygimnastykowaną lewą nogę i potrafię bardzo wysoko podnieść lewą nogę, podczas gdy z prawej strony jest to znacząco mniej elastyczne mam tą część ciała. No to dlatego, że gdzieś zawsze się wałkuje to, że do konia z lewej strony, konia się ubiera z lewej strony, siodła się konia z lewej strony, prowadzi się konia z lewej strony, siada się na konia z lewej strony. No, czasem te konie już są tak po prostu przekrzywione, bo każdy z tej lewej strony tylko wsiada, że potem wychodzą różne dysfunkcje w ciele, zwłaszcza u koni takich szkółkowych, które ileś tych jeźdźców codziennie wsiadających z tej jednej strony noszą. Natomiast tak naprawdę jest to niczym zupełnie nieuzasadnione, poza no właśnie jakimś tam gdzieś praktyką, która była na dany moment użyteczna. Tak naprawdę konie widzą dwa różne obrazy, dwoma oczami widzą zupełnie co innego. Te obrazy się nie zazębiają, ponieważ mają oczy usytuowane z dwóch stron głowy i tak naprawdę dla ich prawidłowego rozwoju i psychicznego, i fizycznego powinno się wszystkie czynności wykonywać i z lewej, i z prawej strony. Natomiast no, tak to jakoś to pokutuje i z tego co wiem, to nadal praktykuje się podchodzenie do konia w zasadzie tylko z lewej strony. Książki i szkoły tutaj to też oczywiście jest wiedza, którą ktoś gdzieś kiedyś zebrał, podał, wymyślił, zauważył. Wiedza o koniach się bardzo zmienia, bardzo ewoluuje. Najczęściej nowe informacje płyną ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że tam są ogromne hale, są rancza, gdzie te konie się w zasadzie całe dnie pasą. No i taki kowboj, czy taki no, mieszkaniec takiego rancza czasem sobie siada i po prostu nic nie robi, tylko obserwuje te konie. No i już kilku takich światowych trenerów cudownych koni właśnie tą drogą wpadło na pewne przełomowe odkrycia, właśnie drogą obserwacji. I później ta wiedza na bieżąco jest gdzieś tam przekazywana dalej. I tak naprawdę ta wiedza cały czas postępuje, co chwilę się coś nowego odkrywa o tych koniach. I wielokrotnie sama mam w zasadzie całą biblioteczkę książek o koniach. No i tak przeglądając czasem te książki, no to coś, co było gdzieś tam 5 lat temu napisane już dawno, straciło rację bytu. Często też pewne teorie są opisywane na gruncie jakichś już teorii nie do końca prawdziwych, czy praktyk nie do końca zweryfikowanych, po prostu gdzieś tam to leci bez zastanowienia. Także no tutaj też bardzo różnie bywa z tą wiedzą. Jeżeli chodzi o studia weterynaryjne, specjalistyczne studia na kierunkach takich związanych z końmi, z hodowlą koni, no. Jeżeli chodzi o wiedzę o koniach, jest ona również dosyć ograniczona, też nie do końca jest bieżąca. Ja miałam do czynienia z taką szkołą właśnie, nie powiem dokładnie gdzie, ale ze Śląska, której sam program, ramy programowe, które musiały być zrealizowane, dawały bardzo nikłą wiedzę o koniach, tak naprawdę. Natomiast akurat tamte osoby prowadzące te studia, czy to studium chyba było, bardzo starały się gdzieś ściągać różnych specjalistów, takich, którzy się szkolą na własną rękę z tej najnowszej wiedzy, która teraz dociera. Także dzisiaj no, specjaliści od koni to są osoby, które jednak uczestniczą w tych różnych szkoleniach po prostu na własną rękę, gdzie no, jest troszeczkę ta wiedza taka bardzo świeża i jednak bardziej zweryfikowana niż to, co w tych ramach programowych na państwowych uczelniach. No i kolejna rzecz, kiedy człowiek wie lepiej, no to już takie jest bardzo ludzkie. Często, no właśnie nam wydaje się, że my wiemy lepiej, jak to jest być koniem, że my wiemy lepiej, co jest dla konia dobre i my niejednokrotnie bardzo się z tym bo bardzo próbujemy to przeforsować za wszelką cenę, no nie wiem, koń na przykład chce bardzo wyjść, chce gdzieś iść sobie, nie wiem, pobiegać, wyjść z tej stajni, albo nie chce wejść do tej stajni,
a nam się wydaje, że no najlepiej będzie, jak on w tej stajni będzie, no bo na przykład kuleje. No i żeby sobie nic nie zrobił, to niech sobie będzie w tej stajni. Podczas gdy konie tak naprawdę doskonale potrafią o siebie zadbać, tak naprawdę wystarczy ich słuchać, żeby wszelkie problemy i psychiczne, i fizjologiczne po prostu gdzieś tam same się rozwiązywały. Konie pokazują, tylko trzeba mieć oczy, uszy otwarte i dużą uważność na ich potrzeby i na to, co komunikują. No właśnie, i tutaj, tak jak wspomniałam, jaki jest dzisiaj obraz konia, wizerunek konia i co nam się wydaje o koniach. No więc konie przede wszystkim są dzisiaj traktowane jako narzędzie. Nie są traktowane jako istota, jako druga istota. Nawet w tym podejściu natural horsemanship, które towarzyszyło mi przez wiele lat, tak naprawdę wszystko, co robiło się z koniem, robiło się po to, żeby później wykorzystać tego konia jako narzędzie. I tutaj jest kilka obrazków, które pokazują takie no, najbardziej znane formy aktywności z koni, które też możemy albo doświadczyć na sobie, jadąc do szkółki z dziećmi, albo oglądając w telewizji. Teraz zobaczę, czy mam tutaj... widać ołówek, który tutaj chodzi po tej planszy? Okej. Okay. To ja może nie będę rysowała, tylko będę pokazywała tym ołówkiem. No tutaj powiedzmy, że jest to taka forma rekreacyjna, gdzie koń po prostu no, ma jeźdźca, jest trochę zganaszowany, czyli tutaj jak widzimy są napięte wodze, głowa konia jest lekko wygięta, no i gdzieś tam widać, że ten koń jest dosyć tutaj wyżyłowany, no i prawdopodobnie musi chodzić ileś tam kółek w prawo, ileś w lewo, ileś stępem, ileś kłusem, no i wszystko to na użytek człowieka. Tutaj jest taka bardziej ekstremalna forma, która no na szczęście troszeczkę już się na to zwraca uwagę, natomiast to jest koń dresażowy, czyli no dyscyplina ujeżdżenie, gdzie to, co jest punktowane między innymi, to jest tak zwane właśnie zganaszowanie konia, czyli tutaj wygięta głowa i szyja. Jak widzimy, jest to bardzo nienaturalne wygięcie. Myślę, że no niektórzy się zachwycają czymś takim, natomiast jeśli spojrzymy na konia w naturze, czy konia, który sobie chodzi wolno, to konie nigdy w życiu w ten sposób nie ułoży głowy. Przy zalotach czasem ogiery gdzieś tam tą głowę jakoś tak się spróbują napuszyć. Natomiast takie wygięcie jest praktycznie fizjologicznie niemożliwe i koń, który chodzi długo w takim ustawieniu, raz, że czuje się bardzo niepewnie, dlatego że jego pole widzenia jest bardzo ograniczone. On nie widzi tego, co jest przed nim, on widzi to, co jest pod spodem i się czuje cały czas zagrożony, mając nie widząc. Natomiast no, też tutaj deformacji i wypaczeniu ulegają kręgi szyjne i też można troszeczkę informacji o tym znaleźć. Natomiast jest to bardzo popularna, bardzo prestiżowa dyscyplina jeździecka, która jest pokazywana w telewizji. Kolejną formą są skoki, czyli no właśnie, konie w naturze też nie skaczą. Czasem może gdzieś jak leży jakieś drewno i nie ma możliwości, żeby je obejść, no to może coś tam przeskoczą, ale generalnie konie w naturze nie skaczą. I jest to znowu kolejna forma wykorzystywania konia przez człowieka. Jest ona bardzo spektakularna, bo wysokie skoki to jest, no, można piękne zdjęcia zrobić, to jest w ogóle takie no, bardzo efektowne. Natomiast no, koń w momencie, kiedy skacze i ląduje, zawsze nigdy nie ląduje na czterech nogach, jak kot, nawet nie ląduje na dwóch, tylko ląduje na jednej. Najpierw spada jedna noga, potem druga. Więc zobaczcie, jaki tutaj jest impet plus ciało konia, ciężar konia i to plus nachylenie i to wszystko leci na jedną nogę. Konie skokowe dosyć krótką karierę zwykle mają, ponieważ no, siadają im po prostu więzadła, siadają im ścięgna, stawy skokowe, także jeżeli znajdziecie konia z bardzo wypaczonymi nogami, który powiedzmy ma 12 lat czy 15, czyli koń w zasadzie w kwiecie wieku, to jest już zupełnie zniszczony, to prawdopodobnie był to koń skokowy.
takich koni skokowych właśnie na przedwczesnej emeryturze spotkałam bardzo wiele w życiu, a ponieważ ten kon już, jak to się mówi, do niczego się nie nadaje, to zazwyczaj gdzieś tam jest, no, w różne miejsca trafia. Tutaj jeszcze mamy wyścigi konne, czyli też w mojej opinii jest to w zasadzie tylko i wyłącznie biznes i tutaj ani nie chodzi o jakąś szczególną sztukę jeździecką, ani o jakieś wyrafinowane oglądanie czy relacje między koniem i jeźdźcem. To jest po prostu wyścig, w którym ten, który wygrywa, po prostu zgarnia jakąś kasę, tak? Tutaj raczej mówię o obstawianiu takich wyścigów, więc jest to biznes, jest to hazard i tutaj konie niejednokrotnie robią sobie krzywdę. Również koń, który na przykład złamie nogę podczas wyścigu, co nie jest rzadkością, zazwyczaj jest od razu usypiany, ponieważ konie bez nóg nie mogą funkcjonować w przeciwieństwie do człowieka, więc tutaj jest to też dosyć niebezpieczna dyscyplina dla koni. A poza tym, jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z koni, które po wyścigach, po torach trafiły gdzieś do stajni, do rekreacji, czy miały nowego właściciela, no to są to konie bardzo zwichrowane psychicznie, że tak powiem. To są konie, które widząc otwartą przestrzeń po prostu muszą biec. Więc często też są to konie potem dla ludzi niebezpieczne. No i jeżeli nie trafi na jakiegoś właśnie cudownego zaklinacza koni, to prawdopodobnie będzie miał takie urazy do końca życia. Tutaj mamy, to jest akurat zdjęcie koni z morskiego oka. Natomiast jeżeli chodzi o transport koni, tutaj no, przy okazji morskiego oka i tych dorożek było już dosyć sporo dyskusji, dosyć dużo takich, nawet ja się spotkałam z różnymi dyskusjami na ten temat, czy, no, że koni to w ogóle są stworzone, żeby pracować, że one to lubią, że ci właściciele dbają o te konie i tak dalej, i tak dalej. I okej, jakby tutaj się nie mieszam, bo to jest własna perspektywa każdego i może sobie sam ocenić, czy będzie korzystał z takiego transportu, czy nie. Natomiast ja napisałam na ten temat artykuł, ponieważ ja również od 3 lat ponad zajmuję się kopytami, edukuję w kwestiach końskich kopyt i powiem tak, w końskich kopytach są pompy, które wspomagają pracę serca. Serce konia nie jest w stanie dopompować krwi do każdej kończyny w dużym ciele konia. W związku z czym natura wyposażyła koni właśnie w takie pompy w kopytach. Zresztą kopyta to obok nerek są najbardziej ukrwione części ciała konia. I w momencie, kiedy koń stawia krok, to kopyto się rozszerza, a kiedy podnosi nogę, kopyto się zwęża. I w ten sposób ta krew jest pompowana. Jest rozprowadzana po całym ciele i substancje odżywcze trafiają wszędzie i dzięki temu no, konie jakby mogą funkcjonować, mogą być zdrowe i mogą żyć długo. Natomiast w momencie, kiedy koń jest wykorzystywany właśnie do transportu, czyli chodzi, dużo chodzi, chodzi w bryczce, chodzi po asfaltach, konie takie są, muszą być podkuwane. I one są podkuwane cały rok, tak? Cały czas jak chodzą są na okrągło podkuwane. A podkowa blokuje kopyto. Całkowicie blokuje możliwość tego, żeby kopyto się rozszerzało przy postawieniu kroku. W związku z czym te pompy w ogóle przestają pracować. I kopyta kompletnie tracą krew, tracą krążenie. Mam takie gdzieś bardzo fajne zdjęcie z termografu, gdzie właśnie jest pokazana noga konia, który jest podkuty na 3 nogi i w 4. stracił podkowę, zgubił gdzieś. I ten termograf, czyli takie urządzenie, które bada ciepłotę ciała, pokazuje taką mapę termiczną, pokazał, że 3 nogi, które były w podkowach, są niebieskie, czyli tam nie było w ogóle krążenia i ta jedna, w której podkowy nie było, jest ukrwiona, jest czerwona. No więc w momencie, kiedy konie są wykorzystywane w takim transporcie, czyli muszą być kute, okute podkowy, po prostu mają cały czas non-stop wścierpnięte nogi, nie mają krążenia w nogach, no i to też przyczynia się do tego, że żyją dużo krócej, no bo jednak te
substancje odżywcze nie są transportowane, nie mogą być transportowane na całe ciało konia. Także też tutaj mam pytanie, a co w przypadku butów? Jeżeli chodzi o buty dla konia, które są alternatywą dla podków, buty są, jeżeli są buty zrobione tak jak te, które znam, czyli w zasadzie buty, w których całe kopyto pracuje, czyli nie jest unieruchomione, to jest to fantastyczna alternatywa dla podków. I wtedy wszystko jest tak, jak należy. Tylko nie widziałam jeszcze nigdy u dorożkarzy butów dla konia, ale gdyby zdecydowali się na taką alternatywę, no to już w tym momencie ja nie mam tutaj jakichś szczególnych argumentów z mojej własnej strony w kwestii transportu konnego. Chodzi o buty do rekreacji w terenie. No więc buty dla konia właśnie są po to, żeby sprawować tą funkcję podkowe, czyli też chronić kopyto i sprawiać, że przy długich trasach kopyto się nie ściera tak szybko, tak? Bo kiedy kopyto się szybciej ściera niż narasta, no to też nie można nic robić wtedy z koniem, w związku z czym buty jakby temu zapobiegają, a ponadto pozwalają cały czas na to, żeby ta pompa pracowała. Także buty są jak najbardziej ok. I tutaj jeszcze to zdjęcie, trochę będzie jeszcze później o stajniach, natomiast tak sobie pomyślałam, że przychodzi sobie człowiek do stajni, nic nie musi gdzieś tam chodzić, szukać, prosić się, żeby koń podszedł, tylko po prostu przychodzi, a koń już czeka w boksie gdzieś tam zamknięty, czeka na niego, nigdzie sobie nie odejdzie, nie ma wyjścia, tak? Czyli tutaj też jakby konie, które są w stajniach, są z przeznaczeniem właśnie na to, żeby były pod człowieka, dla człowieka, żeby były tym narzędziem dla człowieka. Tu jeszcze od razu powiem, że konie tak naprawdę są zwierzętami przestrzeni, są zwierzętami stadnymi, są zwierzętami, które bardzo dużo się poruszają w naturze, przemierzają no parę dziesiąt kilometrów na dobę tak naprawdę i wiele tego, co zapewnia im dobrostan psychiczny i fizyczny, jest właśnie związana ściśle z tym, że konie poruszają się wolno w towarzystwie innych koni po przestrzeni, czy po pastwiskach, czy po jeszcze jakichś innych obszarach. Natomiast w momencie, kiedy to zostanie koniom odebrane, czyli konie właśnie spędzają czas w stajni albo spędzają na wybiegach, ale samotnie, gdzie nie ma tych interakcji, gdzie nie ma możliwości takiego ruchu, gdzie nie ma możliwości, żeby konie jeden z drugim się gdzieś, no nie wiem, nawzajem poskubały, pogoniły, bawiły, no to wpływa zarówno na psychikę konia bardzo silnie, jak i na no jego po prostu dobrostan fizyczny, tak również na jego zdrowie, bo też jedno z drugim jest w przypadku koni bardzo ściśle związane. Okay. Tutaj jeszcze kilka takich ciekawych zdjęć, jak jeszcze konie są wykorzystywane. Jeżeli chodzi o sztuczki cyrkowe czy inne sztuczki, tak, to najczęściej jest to wynik tresury. Czyli to nie jest to, że koń to z własnej woli robi, bo często konie takich rzeczy w naturze w ogóle nie robią. Ewentualnie jest to jakiś etap przejściowy między podniesieniem się a położeniem czy wytarzaniem. Natomiast no, rzeczy typu pokłon konia jest to typowa tresura, też ku uciesze, tak, widzów. Również tutaj no, jest to jakiś tam etap tresury. Tutaj też czasem trafiam w internecie właśnie na takie zdjęcia z jakimś podpisem, że koń się śmieje, koń by się uśmiał i tak dalej. No i są pokazane te zęby konia. Powiem szczerze, że mnie wtedy bardzo ściska gardło, dlatego że no, koń najczęściej, no, tak jak tutaj, zęby pokazuje w momencie, kiedy jest przestraszony, kiedy coś się dzieje. Tutaj widać po rozdętych chrapach, czyli tutaj nosie, który jest no po prostu to jest nos konia, który jest właśnie w pełnej jakiejś gotowości, w pełnym przerażeniu, nie wie, co się dzieje. Również tutaj białka oczu, tak. Myślę, że gdybyśmy stanęli z takim koniem twarzą w twarz,
i potrafili poczuć tą energię, która jest wokół konia, to nie mielibyśmy wątpliwości, o co chodzi, nawet jeżeli nie mamy do czynienia z końmi. Więc no właśnie tego typu zdjęcia również ku uciesze ludzi niekoniecznie są związane z tym, co przedstawiają, co ludzie starają się w nich dostrzec. No i tutaj również forma taka również bardzo spektakularna. Koniak gdzieś bez ogłowia, bez jakichś szczególnych elementów takich, gdzie człowiek ma jakąś kontrolę. Natomiast często taka dresura jest też no, długim, jest wieloetapowa, jest długim procesem, którym no, też raczej się jest to oparcie na wynik, na osiągnięcia, żeby coś w jakiś sposób, jakąś stronę tego konia wyćwiczyć, niekoniecznie uwzględniając no, dobro tak, psychofizyczne konia. I tutaj jeszcze chciałam pokazać takie zdjęcie, czy w zasadzie to jest zdjęcie pochodzące, kadr pochodzący z filmiku, który kiedy go zobaczyłam, to po prostu serce mi pękło. To jest rosyjski filmik o niedźwiedziu, który kręci hula hopem. No właśnie, to co było w tym filmiku takie dla mnie druzgocące, to widownia, która się zaśmiewała do rozpuku. Dla mnie było to bardzo ciężkie doświadczenie, dlatego że po pierwsze wiem, że żaden niedźwiedź z własnej woli by nie kręcił hula hopem. Gdyby miał wybór, byłam w stanie wyobrazić sobie metody, jakimi człowiek zmusił dikie zwierzę, dla którego ważna jest wolność, do tego, żeby taką scenę odegrał, plus właśnie to zupełne niezrozumienie widzów, którzy oglądali to i po prostu się bardzo śmiali z tego niedźwiedzia. Jeszcze troszeczkę tak się no, empatyzowałam z niedźwiedziem i po prostu było to dla mnie bardzo takie no, przykry widok. Tak, i kolejna rzecz, czyli no, taka dosyć kontrowersyjna, zwłaszcza w natural horsemanshipie, czyli dominacja. Otóż, no właśnie, to co człowiek, co się dzieje w obrębie, tak, w tych relacjach takich najbardziej znanych, człowiek-koń, czyli na przykład w jeździe konnej, która jest przecież bardzo powszechną formą takiego kontaktu z koniem. W zasadzie być może nam się wydawać, że w ogóle kontakt z koniem to jest jazda konna i jest to tożsame i w zasadzie to jakby tutaj inaczej, no przecież inaczej to jest nie do pomyślenia. No to jednak zauważmy, że konie w naturze nie wchodzą jeden na drugiego w żadnej formie i tak naprawdę to drapieżniki korzystają z tej formy takiej właśnie pokazania dominacji poprzez położenie łapy na drugim osobniku, czy wejściu na tego drugiego, tak, czy zaatakowaniu właśnie poprzez takie wskoczenie na drugiego osobnika. Jest to no, stricte drapieżnicze zachowanie, natomiast konie kompletnie nie są drapieżnikami, konie są zwierzętami uciekającymi i to my tutaj w zasadzie jeżdżąc na koniach, wysiadając ich, prezentujemy czysto drapieżniczą formę, czyli tą taką formę dominacji nad koniem, pokazujemy, że my jesteśmy wyżej. Tak? I to jest często w ogóle niezauważane i w ten sposób nawet nie ma refleksji, że to tak się odbywa, a jednak na ogromną skalę jeszcze tak to się odbywa i nikt nie widzi w tym nic złego, czy nic właśnie takiego nienaturalnego. No właśnie. Każda żywa istota ma wewnętrzny imperatyw wolności, czyli każdy chce być wolny. I to jest pierwsza rzecz, którą zarówno my, ludzie, jak i zwierzęta każdego gatunku będziemy chcieli w pierwszej kolejności zrealizować. Ja może tutaj jeszcze się odwołam, bo też wspomniałam,
gdzieś na Facebooku, że będzie trochę też o ludziach i o psychologii ludzi. Jeżeli chodzi o wolność, to myślę, że każdy zna takie sytuacje, w których chce coś zrobić, ale jakoś mu to nie idzie. Na przykład chce posprzątać, nie wiem, mieszkanie albo pozmywać, ale jakoś tak, no niby chce, ale nie chce, no niby już się za to zabiera, ale coś go tak, no, trzyma w miejscu, jakoś tak mu to nie idzie i nie może tego zrobić. No więc tutaj jakby podświadomie ten mechanizm jest taki, że my wewnętrznie, podświadomie zmuszamy się do czegoś. Zmuszamy się do tego, żeby to sprzątnąć i również podświadomie, w momencie, kiedy jest element zmuszania, pojawia się opór i pojawia się bunt. I wtedy jest, nie, ja tego nie chcę robić, tak? Skoro ja siebie zmuszam, to ja tego nie chcę robić. Tak jakby taki dialog dwóch wewnętrznych postaci. I to jest poza naszą świadomością i to jest ten czynnik, który często powoduje, że właśnie niby coś chcemy zrobić, niby nie jest to nic strasznego, nic trudnego, ale jakoś się nie możemy i nie możemy za to zabrać. To samo jest w przypadku aktywności fizycznej, czy też utrzymania jakiejś diety. Dokładnie to samo. I to się wszystko dzieje na tych poziomach podświadomych. I tutaj też taki fajny przykład niedawnych mistrzostw Grand Prix. No właśnie jest sobie to ujeżdżenie, tak, czyli dresaż, jest sobie zawodniczka, która w trakcie sprawdzania przez sędziów ogłowia, no tak się stało, że to ogłowie, czyli to w zasadzie ten jedyny jej środek kontroli nad koniem zostało przypadkiem zdjęte. O, tutaj to widać i tutaj proszę. I w tym momencie, uwaga, jej udało się zeskoczyć, natomiast co zrobił koń? Radośnie poleciał w dół koń. Czyli to pokazuje, że koń nie był tam z własnej woli, mimo że nic nie mówił, tak, że mu się nie podoba. Natomiast kiedy tylko poczuł namiastkę wolności, no nie omieszkał z niej skorzystać. I takich sytuacji jest bardzo dużo. Myślę, że zwłaszcza osoby, które są związane z końmi, no to obserwują różne takie historie. Na przykład też gdzieś, jak się konie, powiedzmy, odprowadza po jeździe na wybieg czy na pastwisko, no to konie najczęściej, pierwsze co to, galopują do swojego stada. I tutaj jeszcze taka kolejna rzecz, czyli stajnia. Bardzo często nam się wydaje, że stajnia to jest w ogóle najważniejsza rzecz dla konia i że stajnia powinna być w ogóle gdzieś, no traktujemy stajnię jak dom, tak? Troszeczkę patrząc przez nasz własny pryzmat, nie uwzględniając tego, że koń jest trochę inny, że koń jest koniem. No my staramy się koniowi zapewnić to, co my byśmy sami chcieli dla siebie najlepszego. Bo tu chciałam jeszcze powiedzieć, że we wszystkich przypadkach, czy w wielu przypadkach, kiedy konie są wykorzystywane jako narzędzia, dzieje się to bez świadomości, poza świadomością, dzieje się to bardzo często w bardzo dobrej wierze, bo osoby, które opiekują się koni, czy właściciele koni, no, często jednak dla tych koni chcą jak najlepiej i starają się zapewnić im no, wszystko co najlepsze. Natomiast to, co jest z naszego punktu widzenia no najlepsze, z punktu widzenia konia jest czasem kompletnie wbrew ich naturze. I tutaj na dole są takie, z lewej strony na dole, o tu, są takie bardzo wypaśne stajnie arabskie, które, no to szejkowie mają takie stajnie, tam czasem są żyrandole, czasem marmury. No i wydawałoby się, wow, no raj, po prostu raj dla koni. Tutaj jest jakaś taka stajnia, powiedzmy, bardziej przyziemna, ale też długi korytarz, duże boksy, te konie tutaj no, mają duże swoje pokoje, tak? My bardzo cenimy jako ludzie no, te pokoje, taką strefę prywatności, ten, jak jeździmy do hotelów, no to w ogóle super byłoby mieć pokój jednoosobowy, wtedy jest większy komfort, mieć na przykład pięcioosobowy, natomiast nie dla koni. Bo konie potrzebują towarzystwa, potrzebują przestrzeni, potrzebują chodzić, potrzebują się ruszać i kochają każdą pogodę. I teraz jak spojrzymy na to z punktu widzenia konia, to co widzimy?
Widzimy kraty. Widzimy kraty, widzimy samotność, widzimy oddzielenie od innych członków stada. Jest to narzucone coś, co jest zupełnie dla koni nienaturalne, co często dla koni jest nie do zniesienia po prostu. I nie ma żadnego wytłumaczenia na to, że koń jest odseparowany dla jego dobra. Obojętnie, czy to jest kulawizna, czy to jest jakiś jeszcze inny problem, generalnie koń zawsze przeżywa ogromny dramat, kiedy jest odizolowany i sam. A tutaj jeszcze mi się wkradło takie zdjęcie właśnie jakiejś reklamy, jakiegoś suplementu, gdzie no, nawet ten rysunek tego konia pokazuje po prostu konia, który prawdopodobnie tu jest w ogóle troszeczkę nawet zaburzone wszystko na tym rysunku, bo to kółko powinno być tutaj w pysku, ale generalnie pokazuje właśnie taką najbardziej bolesną rzecz, jaką można zrobić koniowi właśnie za pomocą wodzy, czyli tak mocno go pociągnąć, że aż otwiera pysk. I to jest taki widok, do którego się wszyscy przyzwyczają, no bo w zasadzie, bo dlaczego nie? Jest to wszędzie pokazywane w taki sposób. Okej, teraz przejdźmy do drugiej części wykładu. Tamta część gdzieś miała unaocznić to, w jaki sposób dzisiaj są konie postrzegane i jak to funkcjonuje po prostu w świadomości społecznej, czy u osób związanych z koni, czy nie. Natomiast ta druga część pokaże konia trochę z innej strony i pokażę tak naprawdę tą esencję, którą ja odkryłam. No myślę, że nie tylko ja, myślę, że gdzieś tam osoby, które długo obcują z koni, które są uważne na te konie, które mają w sobie empatię, które chcą zauważać to, co konie do nich mówią, chcą ich słuchać, dochodzą do dokładnie takich samych wniosków. No więc, no właśnie. Dlaczego koń jest istotą oświeconą? Jeżeli wiemy, o co chodzi w oświeceniu, czym jest oświecenie i takie typowo duchowe, ludzkie oświecenie, no to zaraz sprawa stanie się jasna. Jeżeli nie wiemy, to zaraz na przykładzie koni będziemy wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim konie są zawsze obecne, zawsze są tu i teraz. My, ludzie, najczęściej jesteśmy nieobecni. Jesteśmy albo myślami w przyszłości, czyli coś sobie planujemy, myślimy o tym, co jeszcze mamy do zrobienia, albo myślimy o tym, co sobie zjemy na obiad, albo boimy się, co się stanie jutro na przykład, więc albo gdzieś tam tego dotyczą nasze myśli, albo siedzimy w przeszłości w myślach, czyli znowu albo coś rozpamiętujemy, albo coś wspominamy, albo gdzieś mamy jakieś, no nie wiem, wyrzuty sumienia, czy gdzieś jeszcze jest żywy obraz sprzed chwili. W każdym razie jesteśmy tu albo tu, bo tylko tu i tu się potrafi płynnie poruszać umysł. Natomiast nie ma nas najczęściej w chwili obecnej, czyli tym teraz, który nie jest obarczony żadnymi myślami, żadnymi planami i żadnymi wspomnieniami. A konie są zawsze tu i teraz. Konie nie myślą o przyszłości i nie myślą o przeszłości. No i koń nie rozmyśla, on nie planuje, nie kombinuje, nie bierze pod uwagę różnych składowych danej sytuacji po to, żeby podjąć decyzję, jak się zachować. Koń po prostu reaguje. I tak naprawdę wszystko, każdą odpowiedź, każde zachowanie, które uzyskujemy od konia, to jest zawsze reakcja. I to jest zawsze reakcja na to, co jest w danym momencie. Nie jest to reakcja na to, co ten koń wie i myśli i wymyślił o czymś, że i tak dalej, i tak dalej. Nie są to jakieś uwarunkowania myślowe, schematyczne i tak dalej. Koń po prostu zawsze reaguje dokładnie na to, co jest. Konie również nie żywią uprzedzeń, nie chowają urazy, nie właśnie, znowu tutaj ze względu na to, że one nie rozmyślają o tym,
one reagują. Czyli w momencie, kiedy my możemy przyjść i, no nie wiem, zrobić krzywdę koniowi i za chwilę czystym sercem, z taką czystością, z miłością w sercu podejść do tego konia, nie obciążając samych siebie no tą myślą, że coś tam się wcześniej wydarzyło, to koń zareaguje dokładnie na to, co my mamy w tym momencie w sobie, a nie będzie nosił tej urazy sprzed chwili. Także konie generalnie, mówi się, że konie po prostu wybaczają. I konie są w każdej chwili absolutnie autentyczne, wyrażają siebie w każdej chwili, czyli można powiedzieć, że mówią wprost, zawsze wykładają kawę na ławę, nigdy nie próbują robić czegoś wbrew sobie po to, żeby zadowolić człowieka czy innego konia. Konie po prostu są cały czas bardzo spójne, całkowicie spójne. To, co czują, co się w nich pojawia, to automatycznie wyrażają na 100%. Konie są w tym wszystkim całkowicie szczere, również nie jest tak, że czegoś nie pokażą, bo coś, bo się boją. Konie po prostu no, są całkowicie spójne i całkowicie szczere. Są zwierzętami bardzo troskliwymi. Troszczą się nie tylko o siebie nawzajem, o członków stada, ale troszczą się również o ludzi, którzy na przykład wchodzą w stado i są gdzieś w obrębie tego stada i tworzą z nimi na ten moment stado. Ja w momencie, kiedy akurat byłam teraz, prowadziłam takie dwutygodniowe warsztaty w stadzie 50 koni, wróciłam dosłownie parę dni temu i to też po prostu niesamowite było, jak do tego stada wchodzi grupa, powiedzmy 8 osób i każdy ma swoją własną intencję, ma swój własny temat, ma swój własny problem i pewne konie przychodzą, żeby dać odpowiedź, albo żeby dać wsparcie, albo żeby dać to, czego ta osoba z tą swoją intencją w tym momencie najbardziej potrzebuje. Brzmi to magicznie, ale to się sprawdza w 100% w każdej sytuacji. Wiem, że tu na webinarze są osoby, które były też na warsztatach, więc no, mogą potwierdzić, bo myślę, że każdy doświadczył, będąc w tym stadzie, od koni dokładnie tego, czego potrzebował. Konie po prostu, czytając intencje, dają to, co jest potrzebne na ten moment człowiekowi. Konie mają ogromny szacunek do życia i do wszystkich żyjących istot. Konie nie mają zobowiązań, nie czują się zobowiązane. To znowu wynika z tego życia w chwili obecnej i z tych reakcji. Więc tu też czasem spotykałam się na różnych warsztatach z takim podejściem, że no właśnie, ktoś ma konia, płaci za niego dużo pieniędzy co miesiąc, jeszcze mu coś tam kupuje i tak, i przychodzi zmęczony po pracy i ten koń ma go zmęczony i wkurzony na przykład z pracy, przychodzi do stajni, no i oczekuję, że ten koń w zamian za to wszystko będzie tutaj, no nie wiem, będzie dla niego dobry, łagodny i będzie go relaksował. A tu się okazuje, że koń jest tak samo nabuzowany, jak ta osoba, która prosto z tej pracy taka wkurzona przyszła. No więc tutaj w tym momencie no koń po prostu znowu tylko reaguje, tylko odzwierciedla. Kompletnie nie ma żadnego takiego poczucia, że jest komukolwiek coś winien. Zawsze robi to, co sam głęboko wewnętrznie czuję. Konie też nie filozofują, tylko po prostu doświadczają. Doświadczają w każdej chwili, przyjmują każdą chwilę taką, jaka ona jest, w takiej postaci. Nie jest źle, nie jest dobrze, po prostu jest i bardzo to doceniają, tak jak całe życie. Konie są też bezwarunkowe, to znaczy, no właśnie, jak tu napisałam, że wszystko, co uważamy o koniu, to są zawsze nasze interpretacje. Czyli my ludzie, ja człowiek, patrząc na konia, patrzę przez swój własny pryzmat. I na przykład mogę powiedzieć, no ten koń jest leniwy, albo ten koń jest nachalny, albo ten koń jest
niesforny czy złośliwy, no to się dosyć często zdarza, że ludzie określają różnymi epitetami konie. Natomiast tak naprawdę koń zawsze tylko reaguje. Bez żadnych dodatkowych tutaj przemyśleń, korzyści, koń po prostu reaguje na to, co jest i wszystko, co my w tym momencie osądzimy o tym koniu, jest interpretacją naszą i jest po prostu jakimś też ujawnieniem naszego schematu myślenia. Bo robiąc ćwiczenia w grupie, gdzie 5 osób obserwowało tego samego konia, każdy znalazł zupełnie inny motyw zachowania konia i był pewien. Jeden stwierdził, że koń jest nachalny, drugi, że koń jest ciekawski, trzeci, że koń jest bardzo towarzyski. No i to gdzieś tam jakby już unacznia, że ile ludzi, tyle opinii, tyle interpretacji, a tak naprawdę to, co kierowało koniem, no to wie tylko ten koń i nie jest uprawniony, żebyśmy my w jakikolwiek sposób coś na to nakładali. No i jak doświadczyć prawdziwej magii konia, czyli tego wszystkiego, o czym wcześniej pisałam, jak doświadczyć tego, tej energii, tej cudownej takiej, cudownego przepływu, tej więzi, która się pojawia w momencie, kiedy jesteśmy obok konia, tak? Czy już nawet nie obok konia, tylko jesteśmy w takim połączeniu z tym koniem. Bo możemy mieć do czynienia z koniem i tak naprawdę nigdy nie być w połączeniu z koniem, a możemy wejść w tą relację całkowitą uważnością, całkowitą obecnością, czyli my sami jesteśmy w tym tu i teraz, jesteśmy skoncentrowani na tym, co jest, zostawiamy całą wiedzę, wszystkie stereotypy, wszystkie informacje, wszystkie schematy, które mamy na temat koni. I zresztą ja też tego doświadczyłam bardzo, to było dla mnie takie no, niesamowite przeżycie, gdzie ja koniara w pewnym momencie nagle doświadczyłam, że to, czy koń może kopnąć z tyłu, czy nie, czy jest niebezpieczny, czy trzeba zachować tą ostrożność, czy na przykład mogę chodzić boso przy koniach, to jest tak naprawdę 100% pod moją tak zwaną kontrolą. Czyli ja będąc w uważności, jakby jestem w stanie poczuć całkowicie siebie w przestrzeni z koniem. Ja wiem, że ten koń w tym momencie mnie nie kopnie, nie nadepnie, bo jesteśmy w zupełnie innym przepływie, gdzie w momencie, kiedy jest odcięcie tego kontaktu, czyli jestem skupiona na sobie i uważam, że koń to jest tylko koń, to w tym momencie konie po prostu stają się nieprzewidywalne i niebezpieczne. I też myślę, że wszyscy, którzy byli na warsztatach, no właśnie doświadczyli tego, że będąc w tym przepływie z koniem, po prostu nie ma strachu. Nie ma strachu i jest to absolutna pewność i za siebie, i za tą drugą istotę, bo my jesteśmy cały czas w przepływie, takim na 100%. Uważność, o której powiedziałam, koncentracja na doświadczeniu tej chwili, to jest taki stan, w którym my w ogóle zauważamy wszystko i czujemy się połączeni nie tylko z sobą, ale i z koniem, i z naturą, i z pogodą, i ze wszystkim, co jest wokół. I to wszystko po prostu jest dla nas tym wszystkim. I wszystko, można powiedzieć, że mamy takie poczucie, że jest pod naszą kontrolą, ale to trochę my jesteśmy po prostu częścią tego i stąd to takie poczucie ogromnego bezpieczeństwa w tym. Można powiedzieć takie poczucie jedni. Ciekawość i otwartość, czyli znowu nie wchodzimy ze swoją jakąś, z tym, co my już wiemy na 100%, ze swoimi interpretacjami, ze swoimi osądami, tylko wchodzimy, nawet jeżeli znamy koniec 20 lat i wydaje nam się, że jesteśmy absolutnymi ekspertami, to no właśnie, to tutaj musimy zejść trochę z tego piedestału pychy i po prostu otworzyć się tak na 100%, tak jakbyśmy kompletnie koni nie znali. I to jest no, tak zwana postawa ucznia. To jest coś, co pozwala w ogóle w życiu doświadczać przełomu i doświadczać transformacji. Jest pierwszym krokiem w ogóle do jakiejkolwiek zmiany.
I myślę, że tutaj przy koniach właśnie ta ciekawość, ta otwartość, naprawdę to jest ten pierwszy krok do tego, żeby konie zaczęły nas dzielić się z nami całą swoją magią, żebyśmy my mogli doświadczyć cudu przy koniach. Ostatnio gdzieś nawet trafiłam na taki jakiś taki mem w internecie, że w momencie, kiedy że ci, którzy nie wierzą w magię, nie mogą jej doświadczyć. I to myślę, że tak fajnie ilustruje tutaj tą otwartość właśnie na to, że może zdarzyć się wszystko. Przełączenie z procesów myślowych na odczuwanie, czyli znowu wychodzimy z głowy. To jest fajne bardzo ćwiczenie też uważności, też tego bycia tu i teraz. Wychodzimy z głowy, wchodzimy w ciało, sprawdzamy, co się dzieje w naszym ciele, czyli jakby przełączamy się zupełnie na podświadomość, czy tam na te na czucie, które no, na pewno jest, poprzez czucie jesteśmy w stanie dużo więcej o sobie się wyrazić i dużo więcej o sobie się dowiedzieć. Więc jakby odrywamy te procesy intelektualizowania. No i szacunek, tak? Czyli to jest też to, co zawsze, o czym zawsze mówię, jak opowiadam o swoim kocie, czyli jesteśmy po prostu równorzędnymi istotami. Czyli ja nie wiem lepiej. To, że ja jestem właścicielką konia, to zobowiązuje mnie do tego, żebym zapewniła mu tak zwany dach nad głową, czyli dobre warunki bytowe, tak, to czego potrzebuje, i zapewniła mu życie w zgodzie z jego potrzebami. I tyle. I to są moje obowiązki. Natomiast to nic więcej nie powoduje. Na pewno nie uprawnia mnie, żebym ja w jakiś sposób teraz wykorzystywała tą istotę do czegokolwiek. Także ja tutaj, bo my się komunikujemy tym samym językiem. My ludzie i konie. Tylko ta komunikacja odbywa się w takim kanale wzajemnego przepływu, wzajemnego szacunku, wzajemnej otwartości, a nie właśnie takim zablokowaniu siebie na to, że ta druga istota jest inna, tak? I stawianie siebie w tym momencie gdzieś wyżej. Dobrze, zobaczę sobie tylko, co tutaj na czacie się podziało w tym czasie. I trochę rozgadałam. Super. No, cieszę się, że to czujecie, bo ja myślę, że wszyscy ludzie, którzy gdzieś zaczynają być otwarci i zaczynają bardziej ufać sobie i iść za głosem serca, właśnie tego doświadczają i właśnie to im się pojawia. To, co ja tutaj przedstawiłam podczas tej prezentacji, czy o czym zaczęłam teraz głośno mówić, po jednym z wykładów właśnie takich, gdzie trochę, no, w zasadzie pierwszy raz wyszłam z takim trochę innym podejściem do koni, dostałam sporo maili, sporo telefonów, również komentarzy, które były zupełnie za, tak? Były to komentarze pod tytułem ktoś to w końcu powiedział, albo czuję tak samo, ale też jakoś tak nie do końca chciałam z tym wychodzić. Albo no, osoby, które też wiele lat spędzili jako trenerzy koni, 30-40 lat, tak naprawdę też mówią, no, że od jakiegoś czasu też tak to czują, tylko w zasadzie nie mogli tego nazwać. Więc myślę, że to jest po prostu takie naturalne, coś, co się rodzi w sercu, pod wpływem no, gdzieś tam rozwoju świadomości i już nie można inaczej spojrzeć wtedy na konia. Okej, okay. No właśnie, koń niezależnie od wszystkiego zawsze pokazuje prawdę o nas. Nie pokazuje tego, jaki on jest, czyli tego, czy jest leniwy, czy nachalny, czy strachliwy, bo to są zawsze nasze interpretacje i nasz własny pryzmat. Natomiast koń w swoich zachowaniach, w swoich reakcjach, każdej reakcji, czy to jest nastąpienie na nogę koń, czy to jest przepchnięcie, czy to są pozorne takie, że pozornie się nic nie dzieje, typu no koń nas olewa, bo skubie trawę na przykład. To zawsze są reakcje i to są reakcje na nas. Więc koń niezależnie od wszystkiego pokazuje prawdę
o nas, natomiast my, jako ludzie, możemy albo od tej prawdy uciekać i wtedy mówimy, że to koniec jakiś, albo możemy tą prawdę przyjąć z pokorą, otwartością, z szacunkiem i wtedy zawsze wzrastamy. Tak. Tym akcentem chciałabym zakończyć tą część merytoryczną. Chciałabym też zaprosić Was na warsztaty. Oprócz warsztatów takich dla koniarzy z cyklu Bądź świadomym właścicielem swojego konia, prowadzę warsztaty kopytowe, warsztaty żywienia koni. To jeszcze robię takie warsztaty bardziej z psychologii koni, ale również ze świadomości, które nazywają się Nauka końskiego języka, być jak koń. I na tych warsztatach dosłownie uczymy się być koniem. Być koniem, czyli nie uczymy się jakichś języków, gestów i robienia czegoś, żeby koń nas zrozumiał, czyli nie stajemy się człowiekiem, który zna się na koniach, tylko po prostu uczymy się, jak być koniem. Poprzez tą obecność, poprzez uważność, poprzez to bycie tu i teraz, poprzez otwartość i taką właśnie reaktywność. Także to są warsztaty, dzięki którym i uczymy się komunikować z koniem na zupełnie innym poziomie, tak, na tym poziomie końskim, ale też rozwijamy sami siebie. I często dużo dzieje się transformacji takich na różnych polach życia właśnie po tym warsztacie. I warsztat jest jednodniowy, poprzedzony też jednodniowym wykładem interaktywnym o psychofizjologii konia. To jest wykład, na którym jest najnowsza wiedza i etologiczna, i behawiorystyczna, i psychologiczna dotycząca koni. No i tutaj też uczymy się, po co koniowi takie uszy, takie oczy, dlaczego ma takie, a nie inne nogi i jak to wszystko się wiąże z jego reakcjami na świat zewnętrzny. I warsztaty, które w tym roku będą, to są warsztaty we wrześniu i w październiku. We wrześniu u mnie pod Warszawą Natural Rock Ranch, to jest 16-17 września, a w październiku 21-22 koło Leszna w siedzibie Stowarzyszenia Pro Equest. Z tym, że na te drugie warsztaty to już jest chyba prawie pełno, więc tam może jakieś dwa miejsca na sam warsztat będą. Na wykład jest nieograniczona ilość miejsc, a przynajmniej ograniczona salą, a na warsztaty wrześniowe są jeszcze miejsca, także jak najbardziej można się zapisywać. I szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie na stronie dorad.pl. Jest właśnie strona taka, gdzie prowadzę głównie te aktywności dla koniarzy. Okej. Gdzie nocują Twoje konie, czy mają stajnie? Zaraz będzie czas na pytania. Moje konie nocują pod gołym niebem, natomiast mam przygotowaną taką stajnię z desek na wszelki wypadek, czasem jak są mrozy, czy jak jesteś potrzebne. Natomiast doświadczenia moje są takie, że obojętnie czy jest słońce, czy deszcz, czy wichura, czy grad, czy śnieżyca, to konie zawsze wybierają bycie na zewnątrz. I konie tak naprawdę idą chętnie do stajni tylko po to, żeby coś zjeść, bo są na przykład uwarunkowane tak, że w stajni dostają ziarna, czy dostają owiec. Natomiast jeżeli zostawić im otwartą stajnię, to zawsze wyjdą. Tak, tutaj jeszcze, teraz to już jest w zasadzie końcówka sierpnia, jeszcze jeden dzień został. W takim numerze wakacyjnym sierpień, wrzesień, przepraszam, lipiec, sierpień, w numerze miesięcznika Harmonia Życia, moja Harmonia Życia, był dosyć obszerny właśnie wywiad ze mną odnośnie terapii w partnerstwie z końmi. Jeżeli ktoś jeszcze tam miałby ochotę przeczytać czy dostać, to może jeszcze spróbować w Empikach czy w Kioskach Ruchu, ale przedruk wywiadu też jest na moim blogu świadomość-poprzez-jedzenie.pl, więc można sobie to przeczytać. No i tak, ja zapraszam do siebie na warsztaty, na sesje z końmi, na sesje bez koni, czy przez Skype, czy przez telefon, czy takie face to face. No ja mieszkam akurat
50 km pod Warszawą na wsi, więc najczęściej jednak sprawdza się ta forma przez Skype. No i prowadzę sesję w zasadzie z każdego obszaru, głównie bazując na rozwoju świadomości. Także jeżeli chodzi o końskie wydarzenia, to zapraszam na koncept dorad, a jeżeli chodzi o bardziej takie kwestie związane z jedzeniem czy z rozwojem świadomości, to sporo piszę na świadomość.pl. I tutaj macie jeszcze kontakt do mnie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę się ze mną kontaktować, napisać, podzielić czymś, albo po prostu wysłać uśmiech czy serduszko, to bardzo serdecznie zachęcam, zawsze odpisuję. Ja już dziękuję za ten moment. A, i teraz pytanie, właśnie, pytanie o pytania, bo to jest chyba taka dosyć istotna. No właśnie, czas na pytania, jak najbardziej. Także ja teraz. Tak, tak, także przechodzimy do sesji pytań. Tak, proszę Was, żebyście na razie pisali pytania, a w międzyczasie powiem kilka takich informacji, co się będzie wydarzało, a Wy po prostu zastanówcie się, jakie macie pytania związane z tym, co dzisiaj się dowiedzieliście, bo dowiedzieliśmy się rzeczywiście bardzo dużo ciekawych rzeczy, ja przynajmniej też, na temat takich faktów i mitów na temat koni, no i tego, jak można rzeczywiście realnie pracować z końmi, ale nie w ten sposób, o jakim zazwyczaj myślimy, że wygląda właśnie praca z końmi. Ja tutaj też zapraszam właśnie na stronę oczywiście Dominiki, o której przed chwilą mówiliśmy, więc tutaj już myślę, że macie adres spisany. Masz starą stronę, Paweł. Miałam, tak, teraz moja strona wygląda dużo lepiej. Wygląda, tak, bo to jest slajd z poprzedniego webinaru, który się odbywał chyba dobre ponad pół roku temu, więc strona wygląda teraz graficznie na pewno lepiej. Treść cały czas tak samo dobra, albo i lepsza. Ogłoszenia parafialne. Za tydzień mamy webinar z Bartkiem Zadurskim na temat holistycznej pracy z ciałem. Powiemy właśnie, jak odczytywać sygnały, które pokazuje nam ciało, jak je interpretować, jak je wykorzystywać dobrze dla siebie. Więc, bardzo polecam Bartka. Naprawdę tak, super. Tak, no, super Bartek trener. Dużo wie, jest też masażystą, no i też organizuje wspaniały festiwal pracy z ciałem, który się odbędzie de facto kilka dni po tym webinarze, więc tak się też złożyło, że tak to będzie. No i też mamy kolejną osobę, która też żyje na ranczu, ale w Brzeźnie i żyje właśnie też w zgodzie z naturą, ale jeszcze być może jeszcze bardziej, bo całkowicie jest uniezależniona od sklepów, od cywilizacji. W zasadzie przyjeżdża tylko do sklepu, żeby kupić zapałki czy jakieś takie, nie wiem, wyciskarkę do soków, tak? A żyje naprawdę w zgodzie z roślinami, prowadzi warsztaty związane z chwastingiem, czyli z wykorzystaniem dzikich roślin w swoim życiu. No i o tym dowiemy się 10 września w niedzielę rano. Będzie transmisja prosto z tego rancha, więc też serdecznie zapraszam. I też będzie webinar z Bogusławem Szednym na temat duchowości, ale takich podejścia takiego kontrowersyjnego, czyli być może to może być droga do szczęścia, ale także może powodować wiele problemów w naszym życiu, czy to jest iluzja, czy jest iluzja duchowości, czy są takie pojęcia jak materializm duchowy, chociażby, które powoduje, że chodzimy od szkolenia do szkolenia i nic z tego nie wyciągamy, tylko zbieramy sobie kolejne jakby gwiazdki doświadczenia, a tak naprawdę to przez to zaniedbujemy czasami to życie fizyczne. No i dowiemy się, jak połączyć właśnie tą fizyczność z tą duchowością w sposób taki dla nas najbardziej dobry. Tak, Bogusia też bardzo polecam. Też miałam przyjemność trochę z nim różnych rzeczy porobić i jest cudowną postacią z bardzo nietypową historią. No to się na pewno dowiemy coś więcej na ten temat. Tymczasem wróćmy do sesji pytań jeszcze, bo widzę, że chyba zbyt wiele się nie pojawiło. Ja widzę tutaj jedno pytanie. Co znaczy, jak koń gryzie właściciela w rękach? No to może znaczyć bardzo dużo rzeczy. To zależy oczywiście od sytuacji. Natomiast to, czego my zawsze uczymy, to jest w takich sytuacjach zadawanie sobie pytania,
Co koń chciał mi powiedzieć w ten sposób? I odnoszenie tego pytania do siebie. I tu na pewno intuicja i gdzieś podświadomość szybko coś podsunie. A czasem może intelekt. Beata, bardzo, bardzo to miłe. Ja też staram się cały czas patrzeć sercem i tak naprawdę to jest jedyny naprawdę piękny widok, jaki może się roztaczać, tak, poprzez patrzenie serca. A przy koniach to się nie da inaczej. I Marta, również dziękuję Ci za komentarz. Bardzo ciepło wspominam Wasz pobyt u mnie i cieszę się, że też takie transformacje u Was nastąpiły po tym wszystkim. Bardzo się cieszę. Okej, no widzę, że dalej pytań nie ma, więc zaraz przejdziemy do konkursu, chyba że jeszcze coś Marta pisze, ale... Tak, ja oczywiście jeszcze raz dziękuję za ten wykład, bo naprawdę warto, żeby ta wiedza się szerzyła, bo mamy takich wiele niepotrzebnych, złych opinii na temat, jak postępować ze zwierzętami, jak traktować konie, więc zależy mi, żeby też ta informacja dotarła do jak największej ilości ludzi, dlatego postanowiliśmy ten webinar udostępnić na Facebooku i będzie też konkurs z tym związany, ale to za momencik. Jeszcze tylko zaproszę Was także do wsparcia całego projektu Mind Body Spirit, który się tutaj opiera na razie na wsparciu patronów, czyli projektu Patronite. Tam można w zasadzie wesprzeć projekt dowolną kwotą, jaką chcecie i w ten sposób będziemy mogli te kolejne webinary tutaj organizować w taki sposób, jaki organizujemy, czyli właśnie bezpłatny. No a ja przede wszystkim dziękuję obecnym patronom, którzy obecnie wspierają projekt. To są ci patroni, które widzicie tutaj teraz na stronie. Jeżeli ty sam, to też bardzo mi miło. Tomasz Studnierz, Sławek Król, Marta Kolarz, Krystyna Mikołajewska, Monika Sawicka, Jadwiga Michalak, Aleksandra Kruczek, Wioletta Szkup, Daniel Araszkiewicz, Mieczysław Kurkiewicz i Mateusz Radziej. Dziękuję Wam za to wsparcie. Dzięki temu po części wspieracie ten projekt i możemy tutaj dalej prężnie działać. Super, widzę, że te podziękowania się dalej sypią dla Dominiki. No i przechodzimy do konkursu. Super, dzięki Beata też. Jest jeszcze pytanie. Pytanie czy to prawda, że gdy się przebywa ze zwierzakiem kilka pierwszych dni jego życia, to zapamięta nas do końca życia? Słyszałam coś takiego, ale nie wiem, czy to prawda. To znaczy, jest w ogóle taka metoda, która się nazywa imprinting. I ona polega na tym, że zaraz po urodzeniu, w pierwszych chwilach życia, jeżeli człowiek tego źrebaka tam odpowiednio podotyka, poprzytula się i tak dalej, to zupełnie inny stosunek do ludzi ma później ten koń. Także nawet są takie porównania, czasem konie, które już wyrosły, tak, po imprintingu i nie po imprintingu, i zupełnie inne są. No, jakby to, w jaki sposób te konie nawiązują relacje z człowiekiem, można powiedzieć, że są bardziej oswojone, czy takie bardziej ku człowiekowi. Natomiast to są moje obserwacje. Ja sama nigdy nie robiłam imprintingu, nie miałam też u siebie imprintingowanego konia. I prawdę mówiąc, nie wiem, na ile to jest autosugestia i na ile to jest jakiś gdzieś może zmiana w nas, tak? Bo wiemy, że konie są reaktywne. Także to też mogę zostawić otwarty ten temat i ewentualnie poobserwować, jeżeli będę miała taką możliwość. Co Agnieszka dopisuje, że po trzecim miesiącu, jak zaprzestaniemy, to nic z tego nie zostaje. No to... Tak jak mówiłaś, to są jakieś
Nie powiem na ten temat, możliwe. Nie powiem, bo, no bo po prostu nie miałam do czynienia sama z koniem jakimś w imprintingu. Jeżeli chodzi o sesję ze mną, to ja może poproszę po prostu wiadomość na maila, bo to jest kwestia tylko umówienia się na termin. Sesja zazwyczaj pierwsza trwa 1,5 godziny, a kolejne godzinę. To w zależności też, jaka jest potrzeba. I w zasadzie pracujemy ze świadomością, także pracujemy z tym, co się wyłania. Więc kartka i długopis zawsze mogą się przydać i nic szczególnego nie jest później potrzebne. Ja mam na stronie świadomość-poprzez-jedzenie.pl taką zakładkę umów się na sesję. I tam są wszystkie informacje. Również jest napisane to, jakimi metodami pracuję, z jakich metod czerpię, na czym się opieram. Jest też cennik. Myślę, że mam bardzo przystępne ceny. Także można sobie zajrzeć i zapoznać się ze szczegółami. Jeżeli będziesz chciała umówić się na sesję, to wystarczy mail i wtedy się umawiamy. No to Basia, jak zaraz będziesz tutaj uważna i szybka, to będziesz mogła taką sesję zaraz wygrać, bo mam teraz w tym momencie do wygrania właśnie audiobook duchowe Życie zwierząt, który będzie pierwszą nagrodą, no i właśnie sesję Skype z Dominiką, druga nagroda. I oczywiście jest też główna nagroda, czyli właśnie jedno wejście na warsztat Być jak koń, które się odbędą 16-17 września. To zaraz powiem, jak to wygrać, to w inny sposób niż teraz. Ale teraz najważniejsze. Duchowe życie zwierząt i Skype rozwiązujemy w sposób taki, że pojawią się dwa pytania. Wybieramy prawidłową odpowiedź, wpisujemy ją na czacie i pierwsza osoba, która prawidłową odpowiedź wpisze, wygrywa daną nagrodę. No i piszemy całą odpowiedź, nie ABC, 1, 2, 3, tylko piszemy wyraz, który daną odpowiedź reprezentuje, tak? I pierwsze pytanie zaraz się pojawi i w tym momencie gramy o audiobooka. Na Tak, na czacie czacie. piszemy. Tak, na czacie. To pierwszy ten lepszy. A cała odpowiedź. Tak. Co jest nadrzędną wartością każdej żywej istoty? Wolność, zaspokojenie głodu czy prokreacja? No i widzę, że jednoznaczne odpowiedzi się pojawiają i prawidłowe, czyli też wolność. A pierwsza osoba, która odpowiedziała, to jak dobrze widzę, to jest Urszula Rupnik. Także Ulu, tak? Dobrze patrzę? Tak. Gratulacje. Proszę cię o wysłanie maila na adres, z którego dostałaś informację o webinarze, czyli info Mapa Mind Body Spirit, a wtedy przyspieszysz procedurę wysyłania tego audiobooka. Gratulacje jeszcze raz. Chciałeś, Dominika, coś dodać? Chciałam tutaj tylko powiedzieć, żeby pisać całe słowo, bo tutaj dziewczyny A, pisały cała A. samą tak, żeby Tak, bo też tak. gdyby ktoś napisał rzeczywiście A, to by nie było znane. I drugie, zaraz pytanie się pojawi. Też piszemy całe słowo, tym razem do wygrania sesja Skype. No i proszę, żeby pisały tylko osoby, które rzeczywiście taką sesję chcą odbyć. A czytajcie pytanie. Dobra, to możemy przeczytać pytanie. No, aha, bo ktoś tutaj, przypuszczam, na tym telefonie działa. Ale jak ja już czytam pytania, to wszyscy je widzą, więc masz niestety taką sytuację, że no gorszą niestety. Tego nie przeskoczymy. Drugie pytanie. Co jest najważniejsze w obcowaniu z końmi? Uważność, żeby nie stawać z tyłu i żeby nie zawsze być dla konia miłym. Żeby zawsze być dla konia. No tak, uważność to prawidłowa odpowiedź i pierwsza osoba, która odpowiedziała, to jest Marta Wawrzyk. Także Marta, Martha przez H. Gratuluję serdecznie, wygrałaś sesję Skype. Myślę, że najlepiej od razu kontaktować się z Dominiką. Chociaż nie, najpierw skontaktuj się ze mną, żebym weryfikował, że to jesteś rzeczywiście ty. Ja to sobie sprawdzę tego maila, więc napisz na
Adres info. mindbodyspirit.pl. Ja tobie to oczywiście potwierdzę. Brawo, Marta, gratulacje. No i teraz główna nagroda. To już nie ma, to już nie jest na czas, to jest dla wszystkich. Ma czas do wtorku, do godziny 24. Pojawi się za jakieś, myślę, 30 minut taki wpis na Facebooku, konkurs webinarowy. I będzie w tym wpisie udostępniony także ten webinar, który teraz oglądacie. I wystarczy ten cały webinar po prostu udostępnić. To po prostu nawet osoby, które nie biorą udziału w konkursie, też o to proszę, bo warto, żeby ta wiedza dalej się szerzyła, żeby ludzie zyskali świadomość, jak traktować konie. Ale jeżeli ktoś chce skorzystać z konkursu, to oprócz udostępnienia proszę, żeby napisał także taki hashtag konkurs konie, żebyśmy mogli to później sprawdzić. Konkurs konie, czyli to jest taki krzyżyk i konkurs konie razem z tym udostępnieniem. I napisał komentarz dodatkowo, czego się nauczył na tym dzisiejszym webinarze z Dominiką. Co ciekawego wyniósł, to są jakby te dwa warunki powodujące, że będziecie mogli wygrać właśnie taki bilet na warsztat o wartości 550 zł, który odbędzie się, dobrze pamiętam, 15, 16 i 17 września. Tak. Także za jakieś pół godziny na Facebooku, na stronie, jak jeszcze nie znacie. Mindbodyspirit.pl, dokładnie ta. Renata pisze, że nie ma szans, żeby mi się udało, skoro oglądam dopiero pierwszy raz dziś. Ale tutaj nie jest, to liczy się, to nie się nie liczy czas. To po prostu piszemy do 5 września, udostępniamy i my 6 września we wtorek wybierzemy najciekawszą odpowiedź, tak? Najciekawszą opinię. To nie ma znaczenia, kto pierwszy, tylko ma znaczenie, kto najciekawiej napisze, tak? Nie liczy się czas. Także tutaj bez paniki, bez stresu można sobie spokojnie jeszcze ten webinar drugi raz obejrzeć, nawet weekend czy wolnej chwili i napisać, co uważacie. I to nie liczy się kolejność, tylko ciekawość. No dobrze, myślę, że to tyle na dzisiaj. Także dziękuję Ci, Dominika, za drugi raz, to, że gościłaś tutaj na Mind Body Spirit. Tym razem temat też związany z duchowością, jednak no, odmienny, dopełniający całość. No i wszystkim także dziękuję za uczestnictwo do końca. Prawie większość z Was została przez całe 2 godziny, więc myślę, że webinar widać, że był bardzo ciekawy. No i oczywiście dziękuję. No, jeżeli możecie, też napiszcie ocenę i ocenić ten webinar 1 do 5. Zaraz pojawi się taka plansza, gdzie można napisać zdania, kilka zdań na temat tego webinaru i wrzucić ocenę. Ale to jest jakby niezwiązane z konkursem, tylko po prostu taki feedback. Dominika, tak? Tak, ja tutaj jeszcze tak, sekundka, bo to piszę. O, jeżeli ktoś chce się zapisać na warsztaty, to tutaj jest mail do mnie i po prostu wyślijcie zgłoszenie, czy w jakiejkolwiek innej sprawie. I wtedy, jeżeli ktoś chce się zapisać, to po prostu już idzie taką drogą bardziej ustrukturyzowaną, o, że tak powiem. Także po prostu piszcie śmiało. No dokładnie, to jest kontakt z Dominiki, czy jeśli chodzi o warsztaty, czy sesję Skype, czy po prostu... Także zapraszam. No i do zobaczenia na kolejnym webinarze za tydzień, 6, tym razem już września, w roku szkolnym, w wakacjach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki Paweł i dzięki. Dzięki Dominika. Dzięki Wam wszystkim, że byliście. Tak.